Dr Andrzej Kompa, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, w liście otwartym do Andrzeja Dudy poinformował, że nie przyjmie od prezydenta medalu brązowego za długoletnią służbę. List opublikował na swoim koncie na Facebooku. Odznaczenie przyznawane jest przez prezydenta na wniosek uczelni. Naukowiec miał otrzymać medal podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, ale odmówił przyjęcia wyróżnienia. W dniu inauguracji swojej prezydentury złożył pan uroczystą przysięgę na Konstytucję Rzeczpospolitej. Ślubował pan do chowania wierności i postanowieniom i stał się strażnikiem jej przestrzegania. Tymczasem cała pańska prezydentura jest zaprzeczeniem tych prezydenckich obowiązków. Napisał w liście otwartym do Andrzeja Dudy dr Kompa. Wielokrotnie i uporczywie złamał pan postanowienia Konstytucji RP, dezawuował pan jej znaczenie, przekłamywał historię. Legitymizował pan i legitymizuje niekonstytucyjne działania większości parlamentarnej. Sygnował ustawę sprzeczną z ustawą zasadniczą w sposób urągający majestatowi państwa za przysiąg niekonstytucyjnie wybranych urzędników państwowych. Dodał adiunkt w katedrze historii Bizancjum. W moim przekonaniu, wykonując funkcję prezydenta RP, sprzeniewierzył się pan misji głowy państwa i złożonej przysiędze, ocenił dr Kompa, dodając, że przyjęcie medalu przyznanego przez Andrzeja Dudę byłoby dla niego dyshonorem. Naukowiec wykazał się odwagą. Czy jednak uważacie, że postąpił słusznie? Czy jego zarzuty wobec Dudy są jak najbardziej poprawne? Dajcie znać w komentarzach i nie zapominajcie o subskrybowaniu tego kanału, by zawsze być na bieżąco. Tymczasem się żegnam. Do usłyszenia już wkrótce.